Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. Jesteśmy z powrotem w Świątyni Ognia, czyli tam, gdzie walczyliśmy z Garcią. Wróciłem się tu dlatego, że napisaliście mi, że jest tu jeszcze świątynia do odkrycia, a to nie wiedziałem o tym dlatego, że musimy do tego użyć trupiej dłoni, która najwyraźniej ma moce telekinetyczne. I proszę bardzo, wyjmujemy i możemy wybrać cel i na odległość wcisnąć przycisk, który tam się znajduje. Czyli zróbmy to czym prędzej. Tak więc dziękuję za uwagę. I oczywiście od razu się tutaj wrócimy i znajdziemy skarby, jakie się tu kryją. I tutaj mamy dwa posągi, na które musimy położyć bożki. Jak mniemam, bo na razie jest droga zamknięta. Więc na początek musimy udać się tutaj. Okej, i tutaj mamy bożka. Tradycyjnie jedne przejście się zamknie, a drugie się otwiera. Okej, mamy tutaj małpki, więc poradzimy sobie z nimi bez problemów. Zbierzmy co mają. I tutaj widzę, że nic ciekawego nie ma. Więc odłóżmy na chwilę bożka, żeby z powrotem nam się wrota otworzyły. Okej, no i weźmy go i szybko wychodźmy. Oj, oj, oj. Okej, była pułapka. Musiałem szybko wcisnąć spację, żeby nie wpaść w dół. No i teraz ruszamy tutaj i zobaczymy, co tutaj jest. Aha, może wam zapalę pochodnie, żebyście lepiej widzieli. Okej, co my tutaj mamy? Jest przejście. No to użyjmy w takim razie dźwigni. Tu się przejście zamyka. A tutaj co? Tutaj też nic? To jeszcze raz. Tu się otwiera, a tutaj nic. Aha, już wiem. Tak więc musimy zapewne użyć tutaj znowu trupiej dłoni. I telekinezą z daleka otwieramy dźwignię. Stary chwyt znany z innych gier. Tak jest. Dzięki temu otworzyło nam się przejście. I możemy zabrać bożka. Pewnie tu nam się przejście otworzy kolejne. Oczywiście, że tak. Więc możemy dzięki temu wracać. Oj, 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 kolejna pułapka. Znowu musiałem wcisnąć spację szybko. Ale jakoś sobie poradziliśmy. No i jak nie trudno się domyśleć, trzeba tutaj położyć bożki na tych ołtarzach. Dzięki czemu otworzy nam się przejście na środku. I zobaczymy, co jest dalej. Być może jacyś przeciwnicy. Ale nie. O, widzę, że są skarby. Także zbierajmy wszystko. Przyda nam się jeszcze więcej złota, chociaż już i tak mamy dużo. A propos, zajrzyjmy. Właśnie mam bardzo dużo złota, ale też mam przecież do rozdysponowania punkty. I w końcu sobie wydamy na wytrzymałość, dlatego że mam jeszcze strasznie niski poziom. I dlatego też otrzymuję spore obrażenia od przeciwników. Aż się sam sobie dziwię, że jeszcze nie podwyższyłem tej wytrzymałości trochę. Czyli na czwarty poziom wymagana chwała tylko 2000 punktów, a mamy 10 tysięcy. Więc używamy. A jeszcze sprawdźmy. Teraz mamy na przykład tutaj 52 twardziela. A jak użyjemy, to mamy 57, czyli o 5 się wszystko podwyższa. Tak samo kuloodporny i zastraszanie. No i też weźmy sobie kolejny, piąty poziom. Wymagana chwała tylko 3000. Okej, i nawet możemy jeszcze jeden. Wymagana chwała 4000. Czyli podnieśmy sobie do szóstego poziomu w sumie. Wudu zostawiamy, bo to nam jest niepotrzebne, jako że jesteśmy po stronie inkwizycji. No i proszę bardzo, teraz twardziel 67, kuloodporny 62 i zastraszanie 56.
Także od razu dużo lepsze statystyki. Aha, tutaj mi brakuje w skrzyni. Żeby ją obrabować, to muszę mieć jeszcze 4 punkty złodziejstwa, więc zaraz wypijemy jakiś eliksir. Okej, tutaj eliksir dodaje nam 9 punktów złodziejstwa, więc starczy jak najbardziej. I dzięki temu możemy otworzyć skrzynię i zobaczymy, co jest w środku. Mam nadzieję, że jest warta użycia tego eliksiru. Okej, udało się. Jest całkiem dobry miecz. O kurczę, zaraz zobaczę go. Więc sprawdźmy szybko. Obecnie trzymam ten miecz. 35 minimalna, a tutaj 55. I maksymalna 80, a tutaj 90, czyli lepszy miecz jest. Jedynie w tym moim aktualnie posiadanym mieczu mam więcej punktów broni kłującej, a tutaj tylko 5 do broni siecznej. Ale z drugiej strony chyba czas używać tych broni siecznych. A dobra, wybierzmy w takim razie stolową urazę, przenieśmy sobie do ekwipunku, a wspaniały miecz później sprzedamy. Sprawdźmy biegłości, gdzie to jest broń sieczna. No i teraz mamy po tyle samo, także w sumie bardziej się opłaca mi właśnie ten miecz aktualny używać, czyli stolową urazę. Okej, czyli bardzo dobrze, że napisaliście mi o tym, że mogę się tu wrócić. Dzięki temu wzbogaciłem się sporo. Weźmy bożki. Tym razem nie zapomnę zabrać ich, tak jak w którymś z poprzednich odcinków. I okej, możemy się w tym momencie wracać do wioski i kontynuować sobie wypełnianie kolejnych zadań pobocznych. Musimy się tutaj czym prędzej uporać z tym kostuchem w końcu. Spróbuję się przespać, chociaż ostatnio próbowałem między nagraniami i niestety deszcz ciągle padał. Tego nie wiem, czy to coś da. No i jak widzicie, deszcz ciągle pada. Więc nie wiem, najwyraźniej nie możemy na razie tego ominąć. Od razu może sprzedajmy rzeczy, które zdobyliśmy. Czemu nie? Aha, no i ten miecz też niepotrzebny. I łupy. Jest ich sporo teraz. Okej. Po drodze, jak szedłem do świątyni, to walczyłem z paroma przeciwnikami i muszę wam powiedzieć, że nowy muszkiet jest po prostu świetny. Nie dość, że zadaje dużo większe obrażenia, to jeszcze mogę nieraz wystrzelić 2 strzały naraz. Zresztą pokażę wam to, jak już z kimś sobie zawalczymy. Okej, to by było na tyle, czy jeszcze jakaś roślinka? No niech będzie jeszcze. Do sprzedania roślinka. Okej. Powitajcie, zagłady! I ruszajmy tutaj, bo tutaj jest jeszcze jedna osoba, z którą nie rozmawiałem. Więc zobaczymy sobie, o czym będziemy mogli porozmawiać z Jamilą. Proszę, podejdź bliżej, nie gryzę. Weź głęboki oddech. Już. Jest wspaniały, prawda? Wspaniały to mało powiedziane. Niesamowity zapach. Jesteś bardzo miły. Proszę, skoro tak ci się podoba, odrobina mojego dzieła. O, to jest coś. To prastary przepis na eliksir dla naszych ludzi. Jest pyszny, ale wciąż brakuje mi jednego składnika. Okej, już wyczuwam zadanie poboczne. Co to za przepis? Firutajopi. Jest smaczny, ale nie chcesz go spróbować. Ach, smaczne rzeczy. Ohyda. Nie chodzi o smak. Nie spodoba ci się efekt. Gdybym miała ognisty pieprz, mogłoby zabić. Jesteś tu kucharką? Ze wszystkich zbieraczy jestem tu najstarsza. Przygotowuję pożywienie zgodnie z przepisami hików. Przygotowywałaś ten eliksir już wcześniej? Wiele lat temu, kiedy była potrzeba. Podobno posiada wielką magiczną moc. Czyżby? Nie, głupiutki, ale tak pali w gardle, że nie można wydusić słowa. Nieźle. Myślicie o tym, co ja?
Może uda się użyć tego później na naszego kostucha. Skoro po tym nie można wydusić słowa. Tylko zastanawiam się, czy twórcy nam taką możliwość dali. Ale mam nadzieję, że tak, bo przynajmniej wreszcie będziemy mieli z nim spokój. Zresztą zadanie też z nim polega na tym, żeby w końcu zamilkł, więc powiązania jakby automatycznie się nasuwają na myśl. Mogę znaleźć brakujący składnik. Miło z twojej strony, Gucia. Prosiłam już Azanę, ale tak długa podróż jest zbyt niebezpieczna. Jeśli przejmiesz to zadanie, będę mogła odpocząć. Przynieś mi 4 ogniste papryczki, a ja dam ci trochę eliksiru. No dobra, to zapytajmy się, gdzie je znajdziemy właściwie. Gdzie znajdę ogniste papryczki? Na szczytach płaskowyżów. Ciężko do nich dotrzeć. Ale muszą być blisko słońca, by dobrze się wypalić. Idź na północny wschód przez dżunglę, a dojdziesz do płaskowyżu. Zapytaj Ezanę o papryczki. Będzie je tam zbierać. Okej, no to mamy kolejne zadanie poboczne. Czyli czym prędzej się zabierzmy za wykonywanie. Paląca potrzeba, gdzie to jest? Tutaj. A jakie jeszcze mamy zadania? Niechciane kazanie to jest z tym właśnie kostuchem. Groby przodków. Okej, a to? Gdzie jest koraka? O, tu mamy najbliżej, czyli najpierw pójdziemy to zadanie wypełnić, a później papryczki. Będzie przecież po drodze. Powitajcie zagładę! Tak więc wyruszajmy sobie tędy. No i zobaczymy. A w sumie wiecie co? Jeszcze ruszymy może na statek. Może sobie weźmiemy jakoś towarzysza? Czemu nie? Jeśli mogę tylko. Może Paty już dawno nie braliśmy. No, możemy pogadać z nią o Garcia. Garcia to jedno, ale jak znajdziemy jego skarb? Jest za głupi na to, by nie zostawiać żadnych śladów. Właściwie jest na tyle głupi, że pewnie zostawił coś na statku. Spróbujemy? Na pewno. Oho, czyli na statek jego musimy się udać, tylko ciekawe, gdzie jest ten statek? Mam artefakt Garcia, trupią dłoń. Mam nadzieję, że to już koniec. Zmęczyło mnie słuchanie o nim. Nie żyje, więc pewnie tak. Zasłużył sobie. I co teraz? No to zabieramy Patty w takim razie. Chodź ze mną. Świetnie. Może pogadajmy, a może z Venturo? No i? Jak podoba ci się życie pirata? Może innym się podoba. Mi nie. Dlaczego nie? Z tego co widzę, piraci żyją dla 3 rzeczy. Grogu, dziwek i walki. Człowiek taki jak ja jest ponadto. Mam inny cel w życiu. Jak zostałeś protektorem? Byłem parobkiem. Nie przewracałem gówna, zajmowałem się porządną pracą w polu. Pewnego dnia farmer zwolnił wszystkich pracowników i zastąpił nas niewolnikami. Nazwał to modernizacją. Parszywy wyzyskiwacz. Nie pozostało mi nic innego, jak dołączyć do inkwizycji. Twierdzisz, że można chcieć czegoś więcej niż krok, dziwki i walka? Oczywiście. Istnieje honor i uczciwe postępowanie. Czytasz to z podręcznika inkwizycji? Wiem, że nie jesteś ich zwolennikiem. O, wierzę w to, o co walczą. Tyle, że nie w sposób, w jaki o to walczą. Jak udało ci się zostać tak dobrym strzelcem? Nie mam pojęcia. Chyba mam talent. Dali mi broń. Trafiłem w cel za pierwszym razem. Dobrze. Chodźmy dalej. Zgoda. Okej, no to ruszajmy. Patty za nami idzie. Jeszcze tak sobie myślę, że porozmawiamy z Valdezem, gdzie on jest. Przecież on też nam mówił coś o Garcia, więc może coś nam powie na temat lokalizacji statku. Tu jest Marcos, to nie za bardzo. Chyba, że też coś powie, zobaczmy. Nie, nie za bardzo. O, być może coś będzie. Chcesz usłyszeć dobre czy złe wieści? Najpierw te dobre.
Oto dobra wiadomość. Odnalazłem Garcię. Oto zła wiadomość. Corrientes nie żyje. Nie żyje? Jak to? Garcia zaatakował Corrientesa w dżungli. Zabił go, zabrał jego mundur, a potem się za niego podawał. To faktycznie straszne. A co z Garcią? Nadal żyje? Jest trupem. Dostał to, na co zasłużył. Inkwizycja miałaby z ciebie pożytek. Nigdy nie wiadomo, gdzie możesz skończyć. No, nic specjalnego się nie dowiedzieliśmy. A zastanówmy się, gdzie może być statek. Tutaj jest nasz. No to pozostaje tylko to miejsce. Czyli później się tutaj udamy w takim razie. Ale najpierw wracajmy do wioski razem z Patty. Powitajcie zagładę z radości! I ruszajmy na zadanie poboczne, tak jak mieliśmy ruszać. Zawsze towarzysz to jakaś pomoc. Nie to, żebym teraz jej potrzebował jakoś bardzo, ale czemu nie? Okej, tutaj w prawo musimy iść, z tego co widzę na mapie. Szkoda, że ciągle ten deszcz pada, bo jednak polubiłem te momenty, kiedy jest słonecznie. O, nie zauważyłem tej pantery, kurczę. Dobra. Co jest? Nie chciałem z tobą gadać. Gdzie jest pantera? Okej, jesteś. Pokażę wam strzelbę. Widzicie to? A raczej muszkiet. Strasznie dużo zadaje obrażeń. Naprawdę się nie zdziwię, jeśli to jest jedna z najlepszych broni palnych w tej grze. I tym bardziej się cieszę, że wykonałem poboczne zadanie związane z tą bronią. A teraz wypróbujmy może mieczyk. No też jest bardzo dobry. Wcześniej próbowaliśmy na najsłabszych małpach, teraz na trochę trudniejszych, bardziej odpornych, więc jest to trochę bardziej reprezentatywne. Tak więc mamy już coraz lepsze uzbrojenie. Nic, tylko teraz nacierać na marę. Dobrze, gdzieś tutaj musi być. O, jesteś. Widzę cię, Guccio, złodzieju. Stój! Zostań tam. Nie jestem złodziejem i nie jestem z Garcją. Guccios, wszyscy jesteście tacy sami. Prosicie o zaufanie, a potem napełniacie kieszenie złotem. Jestem inny, uwierz mi. To wypytajmy go o wszystko. Może powiesz mi, co tu się dzieje? Doglądam grobów naszych przodków. Piraci nie mają szacunku. Okradają zmarłych. Nie powstrzymam ich wszystkich, ale jak któregoś zobaczę... Zagłębię się w sytuację piratów. Capo Ono Bambule. Co? Nie sprawiasz problemów. Zobaczymy. No dobrze, kolejna misja. A teraz porozmawiajmy o tym, po co tu jesteśmy właściwie. Przysyła mnie Dara. Jest wściekła. Wracaj do domu, póki ona chce cię jeszcze przyjąć. Groby przodków muszą być chronione. Ona musi zaczekać. No, czyli nie za bardzo chce wracać. Okradnijmy go. Czego szukają piraci w grobach? Skarbów zakopanych z umarłymi. Złota, klejnotów. Ale piraci są głupi. Kradną, ale nie strzegą potem swoich skarbów. Potajemnie zabrałem im z powrotem wiele rzeczy. Nie zauważyli tego. Masz talent. Tak jak ja. Właśnie zgarnąłem 400 sztuk złota. No proszę. Nauczysz mnie jakichś przydatnych umiejętności? Ono, Guccio. Nie, kiedy groby przodków są bezczeszczone. No dobrze. Skoro nie, to nie. Weźmy ten owoc. Aj, kurczę. Dobrze. I sprawdźmy te nowe zadanie, gdzie to jest. Groby przodków. Umieść znacznik. Okej, czyli tutaj. A nie, to nie jest to, to jest tutaj, grabieżcy przy grobie. Oho, bardzo blisko, czyli udajmy się tutaj w takim razie najpierw. Kuraka chce powstrzymać piratów, powinienem mu pomóc. No dobrze, czyli w takim razie musimy pokonać zapewne tych piratów. Chyba są z tej strony. Dobrze idę? Chyba tak. Albo i nie. Nie, muszę chyba przejść tędy jakoś.
tutaj troszkę w prawo. Grabisz sobie, stary. Dobra, jesteście. Ale chcę zmienić na muszkiet, czemu mogę zmienić? Dobra. Załatwmy ich. Okej, możecie zobaczyć, jak właśnie strzelam dwa strzały naraz. Naprawdę przydatna sprawa. Nie dość, że trafienia są naprawdę mocne, to jeszcze podwójne. Okej, udało się. Zbierzmy wszystko, co mieli. To wszystko? Sprawdźmy w dzienniku. Tak jest, czyli pogadajmy szybko z Koraką. Możesz już wracać do domu. Wszystkie hieny cmentarne zginęły. Zabijałeś w obronie przodków. Jesteś Hoshi Marakaju w przebraniu pirata. Oby przodkowie byli dla ciebie łaskawi. I obyś rozpoznawał swych wrogów, nawet jeśli będą w przebraniu. Dzięki. Jest nadzieja. No, dzięki za życzenia. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Czy? Skoro piraci nie żyją, mogę cię nauczyć walki włócznią. A, akurat walka włócznią. Nauczysz mnie czegoś o walce włócznią? Czy? Co chcesz wiedzieć? Akurat walka włócznią mnie nie interesuje, także nie będę z tego korzystał. Niech on tam wraca sobie do wioski, a ja tu jeszcze może sprawdzę, co tu jest. Jest jakiś ghoul. Dobrze, czyli mamy świątynię i to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć, a w kolejnym sobie splądrujemy tą świątynię i będziemy kontynuować wypełnianie zadań pobocznych. Już powoli wykonujemy ich coraz więcej, więc niedługo będziemy mogli się zabrać za misje fabularne. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia.